No dobrze, to zróbmy sobie unboxing. Było napisane, że jest jakaś specjalna zawartość tutaj. O, tutaj jest napisane Include Exclusive Content. O, ho, 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 ho. Jest. W środku też mamy dodatkowe bateryjki. I właściwie chyba tyle. Zobaczcie, nic więcej tu nie ma. Chyba, że jest tutaj. O! Jest kodzik na Xbox Game Pass. Myślałem, że to jest kod na Xbox Game Pass, ale jak się okazało, jest to coś dziwnego. Xbox Wireless Controller Forza Horizon 5 Limited Edition Bonus DLC. Kurde, co to może być? Więc tutaj jest ten przeźroczysty element, ale tak naprawdę cały ten pad jest przeźroczysty. Tutaj ma przeźroczyste elementy. Zobaczcie sobie. Kozacko wygląda. Ej, to chyba będzie mój ulubiony padzik. No i tutaj mamy ten silnik. Musimy sobie to koniecznie sprawdzić, czy jak będę grał, to czy on się będzie obracał, czy to będzie widoczne. Powinno być, no nie? Z tyłu wygląda sobie tak, więc mamy tutaj... No guma, to jest guma. To jest zdecydowanie guma, to nie jest jakiś plastik gumopodobny, tylko zdecydowanie guma. Triggery mamy jeden niebieski, drugi jakiś różowy. Gałki mamy jedna niebieska i druga różowa. Przyciski, tutaj mamy osobny taki kolor do przycisku udostępniania. No to co? Bierzemy się za testy. Czuję się go odrobinę inaczej niż moje dwa pozostałe pady od Xboxa. Na przykład ten jest taki tutaj plastik bardziej, jak wiem, szorstki jakiś taki, a na tym padzie jest ten plastik taki bardziej gładki. No po prostu różni się ze względu na to, że jest to plastik przeźroczysty, no nie? Może dlatego trzyma się go inaczej. Tak to sobie wygląda. Bardzo pewnie się go trzyma. Ogumienie od dołu jest przyjemne, chociaż myślę, że może być trudne do czyszczenia później, jak się trochę ten pad ubrudzi. Zauważyłem, że ten znaczek Xboxa podświetla dookoła trochę te elementy. Myślę, że dobrze by było to widoczne na przykład w nocy. O, widzicie teraz? Teraz jest bardzo ciemno, no i w ten sposób właśnie podświetla ten... No super to wygląda, powiem wam, bardzo mi się podoba. No i będziemy musieli jeszcze sprawdzić, jak wyglądają wibracje, czy ten silniczek faktycznie będzie widać podczas wibracji. No, jak będzie trzymał pada w ten sposób, a tak się przeważnie cały czas gra, no to tego chyba nie będzie widać, no nie? Dobrze? No to ja muszę sobie włączyć teraz, moi drodzy, wibracje w padzie, bo mam wyłączone. Może uda mi się tutaj wibracje ustawić. O, dajmy na maksa te wibracje i zobaczymy, co się będzie działo. To jest, wibracje to jest taki force feedback dla padów, no nie? Dobra, no jesteście gotowi? Jedziemy. Staram się tutaj wam odsłonić. O, widać, ty, o, ale kozak! Patrzcie, to jest jeszcze tak specjalnie pomalowane tam w środku. Na czerwono, ten taki, nie wiem jak to nazwać, obciążnik na tym silniczku jest pomalowany na czerwono, więc widać jak się obraca. Właśnie, wjeżdżam tu. O, ale kozak! O kurde! Ja pierniczę, ale fajne! Z tej strony chyba też mamy jakiś silnik, nie? Bo tu mamy dwa silniki. Wow, ale kozak! O shit! Patrzcie na to. Padzik teraz jest chyba nawet na takiej delikatnej promocji na Black Friday, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. No wiesz, tego i tak nie będzie widać, no nie? Jak normalnie sobie jedziesz. No bo zakrywasz ręką to wszystko, więc to jest takie niewidoczne. Ale ty, ale fajne. No i co powiecie na to? Podoba wam się to, czy nie? Zobacz. Jadę sobie gdzieś tu po wybojach, a pojedźmy tak ostro. Zobaczymy. Teraz czuję bardziej z prawej strony, że mi wibruje ten padzik. Ale super to widać. Ej, nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze widoczne. Myślałem, że to jest ten obciążnik jakoś tak na tym silniku nie będzie pomalowany, że tam nie będzie to, wiesz, jakoś się tak odznaczać. Tutaj proszę, zobaczcie, jak ciekawie to działa.
Pedal jest oczywiście cichutki, wibracje i działanie silników słychać, no ale to tak jak w normalnym padzie. No i co do specjalnej zawartości dla tego pada, Pop-T i Pop-T Emote. Ok, i mamy New Car. Ale jaki? Kurwa, jak ja mam znaleźć ten samochód teraz? Dobra, udało mi się go znaleźć. No ale ciężko było, bo dużo mam nowych samochodów, a nie było napisane, jaki to jest ten nowy samochód, no nie? Wsiądźmy sobie do niego, zobaczymy jak on wygląda, stunigujemy go sobie i zobaczymy co on potrafi. Gram teraz na Xboxie, tak, przy okazji. I chyba w 30 FPS-ach zdaje się, że mam 30 FPS-ów włączone, ale to chyba nie będzie przeszkadzać, żeby zaprezentować wam ten samochód. O ja, zobaczcie jak fajnie bagażnik się chowa! Znaczy to akurat może być feature samochodu oryginalnego, a to jest taka, wiesz, adaptacja do Fordzy tego auta. Tutaj mamy, to jest podobne do Hot Wheelsa jakiegoś, no nie? To jest styl tuningowy chyba Hot Rod, tak? Dobrze mówię? Tak sobie wygląda w środku. No dobrze, zaraz będziemy sobie go tuningować, tylko tak pokrótce zerknijmy sobie jeszcze na te opcje tuningu postaci. Więc mamy nową koszulkę specjalną. O, i od razu nam się tutaj pojawiła. Tylko wiecie co, ja muszę ściągnąć chyba koszulkę. Bo nie będzie widać tej koszulki, znaczy bluzę ściągniemy i może spódniczkę sobie, ubierzemy spodnie, o! I tak wygląda ta koszulka, nie zasłaniam wam? Chyba nie. Czyli mamy takie hardkorowe kolorki. No i mamy chyba jeszcze nową emotikonkę i ta nowa emotikonka to jest... To jest chyba to! Color Pop! Uuu, ale fajne! I to wystrzeliwuje... Dobra. Ja chcę, żeby... I zobaczcie, to wystrzeliwuje i mamy latające konfetti. No wy na to. Patrz. Bardzo fajna emotikonka. I cyk. Do tego padzika, słuchajcie. No dobra, to bierzemy się za tuning tegoż samochodu. Zobaczmy, co możemy z nim zrobić. Posłuchajmy go. On ma offroadowe opony, to jest jakiś offroadowiec. To jest w ogóle wersja Forza Edition, która ma boosta do skill pointsów. Displacement. Ile możemy litrów mieć? 5,8, proszę bardzo. Instalujemy. Ale się fajnie buja, nie? Dobra, zróbmy go może pod rajdy. Zostawiam to tak jak jest, FLG. Co my tu jeszcze możemy z nim zrobić? Możemy tu pozakrywać, zobaczcie. Coś podobnego było już w czwórce, no nie? Też mogliśmy niektóre samochody tak pozakrywać. Aha, tutaj możemy zrobić, że na przykład jest... W standardzie jest z wydechem i wygląda kozacko, mamy chłodzenie, no nie? A możemy sobie zainstalować też coś takiego, możemy sobie takie coś dać, nie wiem co to robi. Aha, usuwa nam ten wydech. Ale fura brzmi tak samo. Dobra, zostawimy tak. I tu mamy jeszcze jakieś swapy. Nie, nie mamy swapa żadnego, możemy dodać kompresor. O kurde, to jest to co lubię. Dodajemy mocy. W standardzie mi się podobał najbardziej. Okej, to już mamy i... To już mamy i... Ej, dlaczego oni robią tak hardkorowe samochody Forza Edition, słuchajcie? Ile tam mieliśmy? 1144 konie mechaniczne, no dziadzie, brak mi słów do tego samochodu. Okej, to mamy zrobione, no dobra, instalujemy sobie to. Za dużo, zobaczcie, nawet klasa mi spadła przez tą moc, samochodu pewnie nie będę w stanie opanować nawet na padzie.
Chodźmy jeszcze do Car Mastery, zobaczmy co my tutaj mamy. Mamy Super Wheel Spin, ale ten Super Wheel Spin jest dosyć dopiero na samej górze, więc to raczej nie będzie dobry samochód do farmienia. Zwłaszcza, że odebrać można go tylko raz. Odblokowujemy, no i mamy Super Wheel Spiny. Możemy je sobie w sumie odebrać przy okazji. Myślałem, że mam 6 Super Wheel Spinów. Hops, tutaj były dwa w tym samochodzie Super Wheel Spiny. I nie mamy nic ciekawego. Dobra, fajnie było polosować. A teraz posłuchajmy, jak brzmi ten samochód, moi drodzy. Jesteście gotowi? Ale się kozacko buja. A ze środka? ...1144 konie. Także słuchajcie, no ja nie wiem, czy go opanuję. Dobra, idziemy na offroad. Kurde, to jest samochód chyba offroadowy taki. Ja go zrobię lepiej, tylko teraz zrobię maksymalny tuning, żeby zobaczyć, co da się... Znaczy tak, maksymalny to nie jest, bo tam jeszcze można było ulepszyć kompresor, no nie? Ale stwierdziłem, że nie, mi ten dźwięk, który mamy w standardzie, najbardziej się podoba, więc nie będę go ulepszał. Zostawię go tak, jak jest. One mu latają te koła z tyłu, tak się wydaje, no nie? Jakby miał jakieś luzy w zawieszeniu czy coś, zobaczcie. Ale tak po prostu tu pracuje śmiesznie, te koła latają na wszystkie strony. O kurde. Fajnie wygląda. Dobra, chodźmy teraz na autostradę, bo gdzieś tutaj chyba w pobliżu jest. I zobaczymy, jaką prędkość maksymalną uda mi się osiągnąć. Bo według skrzyni biegów, która jest do tego samochodu, no to możemy tak cztery paki polecieć około. Ja jestem teraz na etapie tworzenia sobie różnych samochodów, różnych tuningów do wyścigów online, zwłaszcza na różne klasy, na różne typy samochodów. O, wiesz, ta grafa tu wygląda, słuchajcie. Jo, pierdziele. Na tym Xboxie nie wiem, jak to jest, ale na Xboxie mam wrażenie, że grafika wygląda lepiej niż na PC-cie na maksymalnych ustawieniach. Chociaż bardzo możliwe jest, że na maksymalnych ustawieniach na komputerze po prostu one są jeszcze zbugowane i potrzebują jakiegoś patcha, żeby to wyglądało jako tako. Ale patrzcie, jak wygląda ten zachód słońca, człowieku! Nie no, chyba czwórki z przodu nie będzie. Nie tym razem. Ale to chyba samochód nie jest do tego. Ja sobie go zrobię pod jakiś shooterek, pod jakiś offroadzik, coś takiego. Na razie mam napęd na tył, ale pewnie będzie można też nawet na cztery koła zrobić. Ale zostawię sobie chyba napęd na tył. Nie wiem, wydaje mi się, że to nie będzie dobry samochód generalnie do wyścigów offroadowych, ale czasami lubię się czymś takim dziwnym pościgać. No i mamy tutaj boosta do skilli, a konkretnie... Właściwie nic konkretnego, nie mamy ani większego mnożnika, ani nic poza tym takiego ciekawego, no nie? Niektóre samochody są lepsze. Dostajemy 50% więcej kredytów za head-to-head racing, no i w wyścigach w drag... Ty, ten samochód do dragów jest? Uwa, dostajemy bonus do dragu, czyli to jest samochód dragowy, wygląda na to. A opony ma takie typowo offroadowe. Dziwne, no nie? Dziwny ten samochód zrobiony jest. Tak, okej. Okay. Ale jest, to jest specjalny samochód do tego pada od Xboxa, jeśli sobie go kupicie za 300, tam chyba niecałe 400 się go kupuje, no nie, tego padzika, no to otrzymujecie w grze dodatkowy content, czyli tę ubranka, emotikonkę, no i dostajecie sobie jeszcze ten samochód. Także jak zrealizujecie sobie taki kod, który będziecie mieli w pudełku, to nie będziecie mieli Game Passa, tylko po prostu ten dodatkowy content, no. Nie byłem pewny, co to do końca jest, ale... Ale już wiem. Także fajnie, że dodatkowa zawartość, chociaż no, jeśli
zależy wam na tym, żeby jednak po prostu dobrze się bawić w grze, to ten pad wcale nie jest do niczego potrzebny. Spoko wygląda to, że ten silniczek się tam obraca, ale tak jak mówiłem, mamy cały czas zakryte to ręką, no i osobiście ja nie gram na wibracjach, ja cały czas mam je wyłączone. Gdzie? Serio. One czasami pomagają, żeby jakby dowiedzieć się, kiedy samochód wchodzi na maksymalne obroty i trzeba zmienić bieg i nie patrzeć na, wiesz, obrotomierz, to jest może wtedy przydatne, albo kiedy samochód traci trakcję, to też mogą się te wibracje przydać, ale generalnie nie jest takie mocno potrzebne dla osoby, która bardzo dużo gra w Fordze, więc to jest taki smaczek, myślę, że taki bardziej bajer dla ziomeczka, który lubi jakieś bajerki takie jak ja. No to jest to fajna sprawa, ale tak, żeby sobie normalnie pograć w Fordze, to taki pas i ten dodatkowy content nie jest do niczego potrzebny i nie musicie się, wiecie, jakby nie musicie od razu lecieć do sklepu i kupować tego pada, bo Lucek pokazał czy coś tam, no nie? Po prostu jest ciekawy, pokazuje wam jak działa, jak on wygląda, a jak chcecie to sobie kupcie, jak nie to nie. Proste, nie? Także co, dzięki wam, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się spodobał i spodobał się ten padzik. Trzymajcie się, do następnego, hej!